Wydawnictwo Skarpa Warszawska przedstawia Kinga Jesman Almas Diament Pustyni czyta Klaudia Bełcik Książkę tę dedykuję mojemu mężowi Jesmenowi oraz dwójce naszych pociech, Jakubowi i Julce. Są oni powodem, dla którego zaczęłam tworzyć własne powieści. Deklaracja. Powieść Almas Diament Pustyni jest dziełem fikcyjnym. Wszystkie imiona, postacie oraz zdarzenia zawarte w tej książce są wytworem wyobraźni autorki lub zostały użyte w sposób fikcyjny. Wszelkie podobieństwo do rzeczywistych osób żyjących czy zmarłych lub rzeczywistych wydarzeń jest całkowicie przypadkowe. Prolog Almas. Luksus i bogactwo. Tymi dwoma słowami mogłabym określić otoczenie, w którym się znalazłam. Wszystko było wystawne i zapewne kosztowało krocie tureckie dywany na podłogach, obrazy ogromne na całe ściany, białe kwiaty w metrowych wazonach. Przez całą długość ogromnej hali ciągnęły się pasma wygodnych kanap, a tuż za nimi zawieszono dekoracyjne zasłony, upięte w eleganckie drapowania. Z sufitów zwisały masywne kryształowe Żyrandole. Wszystko utrzymane było w jasnych barwach, ale dało się tutaj dostrzec typowo arabskie detale. Geometryczne dekoracje, zdobne lampiony ustawione na ciężkich kamiennych stołach, tradycyjne dzbanki do kawy oraz herbaty, no i oczywiście złoto. Wszystko mieniło się tym kosztownym kolorem. Kiedy po raz pierwszy weszłam do tego pomieszczenia, niemal dostałam ataku paniki. Choć stałam na ziemi, poczułam się jak na krawędzi najwyższego szczytu. To miejsce dosłownie przytłoczyło mnie swoim bogactwem. Ale nic w tym dziwnego. Ja, skromna Jemenka pochodząca z ubogiej rodziny, nagle znalazłam się na dworze królewskim. Wśród blichtru i pieniędzy, walających się po całej tej sali. Pamiętam, że czułam się niczym złodziej, kiedy z mocno bijącym sercem sięgnęłam po pięćset dirhamów leżących przy mojej nodze, których prawdopodobnie nie dostrzegła tancerka zbierająca zapłatę za chwilę wcześniej zakończony występ. Bo to właśnie tutaj robiłyśmy umilałyśmy czas mężczyznom. Jedne prezentowały swoje talenty, inne zabawiały rozmową a wybrane dostępowały zaszczytu spędzenia nocy z ważnymi głowami państwa, co gwarantowało najwyższą zapłatę. Kobiety w tym miejscu charakteryzowała różnorodność. Od arabskich księżniczek, ubranych jedynie w kryształy zawieszone na cieniutkich wstążeczkach, przez afrykańskie kusicielki, odważnie prezentujące kształtne ciała, po bladolice europejki w kusych miniówkach i mocnym makijażu. Wszystkie natomiast łączył jeden wspólny mianownik. Były zachwycająco piękne. Osoba dokonująca ich selekcji, bez wątpienia, znała się na rzeczy. Na owiane tajemnicą imprezy, szejka Dubaju, trafiłam z prostej przyczyny potrzebowałam pieniędzy. I kiedy to mówię, nie mam na myśli spełnienia zachcianki w stylu najnowszego w sezonie modelu torebki, tylko prawdziwy kryzys finansowy. Cztery lata temu nasz surowy ojciec postanowił opuścić żonę i swoje trzy córki, kiedy inna kobieta urodziła mu syna. Zostawił nas na pastwę losu, z dnia na dzień, bez pieniędzy. Początkowo nawet nie rozumiałyśmy, że to się stało. Ojciec nie wrócił z pracy, jak zwykle. Nie pojawił się też w domu na noc. Dni mijały, a my robiłyśmy się coraz bardziej głodne, zatrważająco szybko opróżniając spiżarkę z zapasów. Mama nie miała odwagi wyjść z domu, żeby podpytać mieszkające w okolicy koleżanki. Bała się, że natknie się na ojca, ten ją zbije, bo opuściła dom bez jego zgody. Informacje doszły do nas po tygodniu, kiedy na progu naszego domu stanęła wystraszona ciotka. Jej mąż wcale nie traktował kobiety lepiej niż nasz ojciec matkę, jednak zaryzykowała, żeby się upewnić, że nadal żyjemy. Ponoć obawiała się, zastać nas w domu zakatowane na śmierć. Prawda przytłoczyła nas całym swym ciężarem. Fakt, że nasz tyran zniknął sam z siebie, mógłby nawet cieszyć, gdyby nie świadomość, że jego odejście niemal z marszu oznaczało śmierć głodową. W małym miasteczku, gdzie się wychowałyśmy, niewiele kobiet mogło pracować: nauczycielka, bibliotekarka, ewentualnie położna i pomoc w szpitalu. Przeciętne kobiety bez wykształcenia, takie jak moja mama, zmuszone były do usługiwania mężowi i życia na jego łasce. Teraz, żeby przetrwać, najsensowniejszą opcją była sprzedaż jej własności. Domu, który odziedziczyła po tragicznie zmarłych rodzicach. Jeszcze kilka lat temu w Jemenie bardzo często dochodziło do ataków terrorystycznych. Teraz bomby podkładali rebelianci. Innym razem armia, a nawet puszczeni samopas chłopcy obrzucali domy koktajlami Mołotowa. W Jemenie praktycznie każdego dnia dochodziło do walk i bezsensownej śmierci. Dlatego, za pieniądze otrzymane ze sprzedaży domu, mama wyrobiła nam paszporty, a następnie wykupiła wizy i bilety do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, bogatego kraju, gdzie od lat mieszkała nasza druga ciotka, a rodzona siostra mamy. Nie utrzymywały ze sobą kontaktu, ponieważ ojciec uważał, iż otaczająca się frywolnością i grzechem kobieta mogłaby nawbijać jego żonie głupot do głowy, w konsekwencji czego ta zaczęłaby sprawiać mu kłopoty. Poza wylotem do Dubaju nie miałyśmy innego planu. Mama uznała, że po wylądowaniu udamy się na komisariat policji i tam poprosimy o odnalezienie jej siostry. Nie rozumiałam skąd w niej to zaufanie do funkcjonariuszy. Gdyby w Jemenie próbowała szukać pomocy u mundurowych, ci natychmiast wezwaliby mojego ojca. Większość kobiet nie miała w naszej ojczyźnie znaczącego głosu. Dubaj jednak zaskoczył nas wszystkie. Ludzie byli tu niezwykle mili i witali nas słowami Al-Salam aleikum. Do tej pory byłam nauczona, żeby spuszczać głowę na widok mężczyzny, więc tak też robiłam. Jednak policjantowi rozmawiającemu z mamą na komisariacie takie zachowanie wydało się podejrzane. Emiratczyk wyszedł nagle ze swojego stanowiska i chwytając każdą z nas za podbródki, dokładnie obejrzał nasze twarze. Miałyśmy dziesięć, trzynaście i ja najstarsza prawie szesnaście lat. Nikt nas wcześniej nie dotykał, a jednak milczałyśmy na jego gest. Tak jak wcześniej nakazała nam mama cokolwiek by się działo, mamy zachowywać się cicho. Dlaczego twoje córki są takie smutne, wręcz wystraszone? Przecież jesteście w Dubaju, nic wam tutaj nie grozi, zapewnił policjant, nieświadomy, że pod wpływem jego dotyku niemal posikałam się ze strachu. Mama wytłumaczyła, że nigdy wcześniej nie leciałyśmy samolotem, a były spore turbulencje i dlatego tak się zachowujemy. Najwyraźniej do tej pory jej nie doceniałam, bo okazało się, iż doskonale wie, co mówić, żeby brzmiało to wiarygodnie. Policjant wykonał połączenie telefoniczne, a po chwili podszedł do nas uśmiechnięty Indus, wręczając każdej kartonik soku pomarańczowego i stawiając przed nami tackę arabskich wypieków. Bałyśmy się po cokolwiek sięgnąć, żeby po wyjściu mama nie zbiła nas za niesubordynację, jednak ona przytaknęła, wyrażając zgodę, byśmy się poczęstowały. Po tygodniach żywienia się jemeńskim chlebem i ryżem z przyprawami Mandi, co chwila pojękiwałyśmy, rozkoszując się smakiem nieba w ustach. Byłyśmy zachwycone, kiedy odprowadzono nas do poczekalni, gdzie godzinami rysowałyśmy i oglądałyśmy bajki w telewizji z brzuchami wypełnionymi jedzeniem. Dlatego z żalem przyjęłyśmy wiadomość, że policjanci dotarli do naszej ciotki, a ta zgodziła się nas przyjąć. Nie wiedziałyśmy, co nas tam czeka. A tutaj był raj. Siostra mamy mieszkała w ogromnej willi, którą otrzymała po rozwodzie z mężem własnej przyjaciółki. Lata temu kobiety wpadły na pomysł oszukania rządu Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który po ślubie imigrantki z Emiratczykiem natychmiast przyznawał świeżo upieczonej pannie młodej lokalny status. Kiedy później dochodziło do rozwodu, to właśnie rząd podejmował się opieki nad kobietą, zapewniając jej liczne profity. I dlatego teraz, dzięki dawnym lukom w prawie, ciotka cieszyła się dobrobytem. Otrzymała nie tylko ten wspaniały dom, lokalny paszport, ale też dożywotnią zapomogę finansową. Mieszkała jak księżniczka, otaczając się dekoracyjnymi meblami, pięknymi strojami i najlepszym jedzeniem. Nie mogłyśmy się nadziwić, jak bardzo różnie mogą żyć dwie rodzone siostry. Mama nie chciała od razu się przyznać, od czego uciekłyśmy. Wytłumaczyła jedynie, że po odejściu męża chciała dla córek lepszej przyszłości. Siostry ustaliły wtedy, że zamieszkamy na piętrze, które ponoć od zawsze stało nieużywane i zaglądały tam jedynie sprzątaczki, by co tydzień odświeżyć pomieszczenia. Mama zajęła największą sypialnię, ja, jako najstarsza córka, dostałam osobny pokój, a moje młodsze siostry zamieszkały razem. Ostatecznie jednak spałyśmy we trzy. Choć miałam już szesnaście lat, nie byłam przyzwyczajona do spania samej. Początkowo nie miałyśmy większych ambicji, jak przetrwać. Dlatego nocą na zmianę zakradałyśmy się do kuchni ciotki, żeby zabrać niezjedzone podczas kolacji resztki. Nie wiedziałyśmy, jak długo potrwa ten dobrobyt, dlatego przejadałyśmy się, żeby w razie konieczności mieć w brzuchach zapasy na dłużej. Takie właśnie były konsekwencje bezczynności i braku edukacji – z nudów same tworzyłyśmy teorie, które dla nas miały sens. Po kilku tygodniach spokojnego życia zaczęły się pojawiać pierwsze problemy. Najpierw była to kwestia wizowa. Nasze wizy turystyczne za miesiąc miały stracić ważność. Żeby je przedłużyć, musiałybyśmy najpierw opuścić kraj, co absolutnie nie wchodziło w rachubę. Potrzebowałyśmy wizy rezydenta, więc mama albo musiałaby znaleźć pracę. Albo poślubić lokalnego mężczyznę. To właśnie przez to drugie rozwiązanie, mama straciła tyle czasu. Razem z siostrą próbowałyśmy znaleźć dla niej męża, co ze względu na posiadanie trzech córek wcale nie było takie łatwe. Choć skończyła dopiero trzydzieści trzy lata, nie było łatwo znaleźć dla niej przyzwoitego człowieka. I nie mówimy wcale o byciu pierwszą żoną, ale drugą, a nawet trzecią. Pozostawała opcja poślubienia starszego lub niepełnosprawnego mężczyzny. Jednak świadomość, że już niedługo osiągnę pełnoletność i będę w stanie podjąć się pracy, skutecznie mamę od tego pomysłu odwiodła. Bo gdyby poślubiła starego emiratczyka, ten, adoptując nas, mógłby dowolnie decydować o naszym losie i wydać nas za kogo by chciał. Z kolei, ślub z niepełnosprawnym mężczyzną skazywałby mamy na opiekę nad nim aż do śmierci. W naszym świecie nie istniała inna opcja rozwodu, jak tylko z woli męża, a nie sądziłyśmy, by taki człowiek miał ochotę pozbywać się darmowej pielęgniarki. Dlatego bezowocne główkowania niemal sprowadziły nam na głowy kłopoty. Gdyby mama zaraz po przylocie podjęła się jakiegoś kursu, teraz mogłaby już zacząć pracę, a tak, bez wykształcenia i choćby najmniejszego doświadczenia, nie miała szans na zatrudnienie. Ostatecznie z pomocą przyszedł sąsiad naszej ciotki. Zaoferował, że za słoną, jak nam się wtedy wydawało, zapłatę, wyda mamie wizę w jednej ze swoich firm. Problem w tym, że koszty poniesione na zakup wiz, najpierw mamy, a później naszych, znacznie uszczupliły nasz budżet. Okazało się, że w kraju takim jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, pieniądze ze sprzedaży jemeńskiego domu nie starczą na długo. Kolejnym problemem była nasza edukacja. W Jemenie uczęszczałyśmy do islamskiej szkoły dla dziewcząt. Tutaj jednak większość placówek arabskich była dla nas nieosiągalna finansowo. Dlatego zaledwie po kilku miesiącach nauki języka angielskiego trafiłyśmy do hinduskiej szkoły mieszanej. Mnie teoretycznie pozostał tylko rok, żeby zakończyć edukację obowiązkową, jednak zbyt wiele stanęło temu na przeszkodzie. Poziom mojej wiedzy ogólnej był karygodnie niski. Podczas jednego ze spotkań nauczycielka porównała go do poziomu sześciolatka i tylko chcąc być uprzejmą pochwaliła moją znajomość Koranu, co jednak nieszczególnie się przydawało w hinduskiej szkole. Chyba nie muszę wspominać, że zarówno ja, jak i moje siostry, stałyśmy się pośmiewiskiem całej szkoły, bo ostatecznie wszystkie trafiłyśmy do tej samej klasy. Wyzywano nas od jemeńskich osłów i bezmózgich kukieł, za co nawet tych dzieciaków nie winiłyśmy. Za naszą niewiedzę nie mogłyśmy winić nawet samego Jemenu. Szkoły rządowe oferowały tam godziwy poziom edukacji, ale nasz ojciec uważał, że tak jak matka, nadajemy się jedynie do usługiwania mężowi. Matematyka ani biologia nie były nam według niego do niczego potrzebne. I to właśnie z tego powodu, kiedy moi rówieśnicy rozwiązywali zawiłe równania, ja razem z siostrami uczyłam się tabliczki mnożenia oraz anatomii ludzkiego ciała. I prawdę mówiąc, byłam tym faktem zachwycona. Nareszcie mogłam odkrywać świat, poznawać inne kultury, spotykać ludzi, rozmawiać z nimi i smakować wszystkiego, co do tej pory było mi zakazane. Rozdział pierwszy. Kopciuszek, ale nie ten z bajki. Almas, co ty tak długo robisz w tej łazience? Schodź natychmiast. Kuzynka na ciebie czeka, ale jeśli za chwilę się nie pokażesz, zmieni zdanie i sobie pójdzie, wykrzykiwała moja matka, stojąc na schodach i robiąc szopkę na cały dom. Stroiłam się, bo kuzynka, o której nigdy wcześniej nie słyszałam, zgodziła się pomóc w naszych problemach finansowych. Sama pochodziła z ubogiej rodziny, a jednak była w stanie opłacić studia na Uniwersytecie Amerykańskim i zapewnić godziwe utrzymanie całej rodzinie. Słysząc o naszych kłopotach, zgodziła się dać nam kilka wskazówek. Szczególnie mnie, ponieważ byłam już pełnoletnia i według ciotki wystarczająco ładna, żeby podjąć się pracy, o której kuzynka miała nam dzisiaj opowiedzieć. Trzęsącą się ręką, sięgnęłam za klamkę. Tak bardzo zależało mi, żeby uznała mnie za wystarczająco atrakcyjną, choć jeszcze nie wiedziałam dlaczego. No i co się tak czaisz? Mama chwyciła mnie za rękę, ciągnąc za sobą w stronę salonu. To jest Samira, twoja kuzynka, o której ci wspominałam. Mama wpatrywała się w dziewczynę, jakby ta była ósmym cudem świata. I pewnie niewiele jej do tego tytułu brakowało. Samira była niezwykle atrakcyjna, idealna w każdym detalu. Błyszczące, krucoczarne włosy sięgały jej aż za pośladki, które bez wątpienia godzinami rzeźbiła na siłowni. Orzechowe tęczówki, podkreślone ciemną kredką do oczu, wspaniale komponowały się z jej beżowym kostiumem i kryształowymi butami, które mieniły się na jej stopach. Kuzynka wydatne usta obrysowała bordową konturówką, znacznie ciemniejszą od koloru jej szminki. Obok niej stała markowa torebka, rzecz konieczna w szafie arabskiej kobiety. Choć zachwycałam się jej wyglądem, przez głowę przeszła mi myśl, że to przecież bardzo niegrzeczne wchodzić do czyjegoś domu w butach. Jednak nikt, prócz mnie, zdawał się nie zwracać na to uwagi. Miło cię poznać, Samiro. Nazywam się Almas. Wyciągnęłam do niej rękę, bo gest ten podpatrzyłam u nauczycielek. Wydało mi się to bardziej eleganckie od niechlujnego arabskiego powitania, kiedy kobiety zamiast złożyć pocałunek na obu policzkach, zwykle przechylały się w jedną i drugą stronę, przytrzymując wzajemnie za ramiona. Moja kuzynka miała w tej kwestii najwyraźniej inne zdanie, ponieważ zdecydowanym ruchem przyciągnęła mnie do siebie, aż boleśnie odbiłam się od jej zadziwiająco twardych piersi. Czyżby pod tym szykownym ubraniem nosiła zbroję? Jej zapach popieścił moje nozdrza nutą wanili i drzewa sandałowego. Powtórzę to raz jeszcze. Samira była ideałem. Nagle przypomniałam sobie, dlaczego tak długo zajęło mi szykowanie się. Choć włożyłam na tę okazję najlepszą sukienkę, wyglądałam przy niej jak kopciuszek z bajki, którą po raz pierwszy obejrzałam w wieku siedemnastu lat. Ale to chyba najmniej zawstydzający fakt, do którego mogłabym się przyznać. Po trudach życia w jemeńskim piekle, w Dubaju serwowałam sobie porażkę za porażką. Tylko z pasji do nauki mogłam być dumna, bo przeskakując po dwie klasy, udowodniłam nie tylko samej sobie, ale też wyśmiewającym mnie uczniom, że jestem warta więcej niż wcześniej zakładano. Nie bądź już taka oficjalna, odezwała się dźwięcznym głosem Samira. W końcu jesteśmy rodziną. Chwytając mnie za rękę, pociągnęła na sofę, żebym usiadła tuż obok niej, po czym zaczęła zachwycać się moim wyglądem. Zachwalała długie smukłe nogi, płaski brzuch, oraz wydatne usta. Stwierdziła, że jak już nauczy mnie odpowiedniego zachowania i ponętnego tańca, idealnie nadam się na damę do towarzystwa arabskich mężczyzn. Mnie jej słowa przerażały mocniej z każdą sekundą, ale mama i ciotka wydawały się niezwykle uradowane tą propozycją. Najwyraźniej już wcześniej rozmawiały z Samirą o jej sposobach zarabiania pieniędzy. Ja kompletnie nie zdawałam sobie sprawy, w co się pakuje. A co niby takiego miałabym robić na tych imprezach? Prócz rozmowy ze szkolnymi kolegami, nie miałam najmniejszego doświadczenia z płcią przeciwną. Dlatego, jak pies wyrzucony na ulicę, błagalnym spojrzeniem zaczęłam szukać pomocy na zmianę w oczach mamy i ciotki. Uśmiechać się, tańczyć, zabawiać mężczyzn rozmową, wymieniła moja kuzynka. Ale cóż interesującego miałabym do powiedzenia Szejkowi, przecież tylko się ośmieszę. Czułam, że ogarnia mnie panika. Samira zaśmiała się dźwięcznie, jakbym była małym dzieckiem, skarżącym się, że nie może znaleźć ulubionej lalki. — Niczym nie musisz się przejmować. To raczej oni będą o ciebie zabiegać. Wystarczy, że będziesz się uśmiechać i potakiwać temu, co mężczyźni mają do powiedzenia. — Uspokoiła. — Nauczę cię kokieteryjnego zachowania i myślę, że nie wrócisz do domu z mniejszą kwotą niż dwadzieścia tysięcy dirhamów. Jej słowa dosłownie wbiły mnie w sofę. Miałam ochotę uciekać. Uznałabym nawet, że się przesłyszałam, gdyby oczy mojej mamy nagle nie rozbłysły — Choć bardzo chciałam prosić o czas na zastanowienie, wiedziałam, że decyzja już zapadła. Nie rozumiałam tylko, dlaczego ktoś chciałby płacić tak dużo pieniędzy przeciętnej dziewczynie, którą byłam, za samo towarzystwo. – Ale jak to jest możliwe? – zapytałam niepewnie. – To znudzeni, łatwymi dziewczynami mężczyźni, droga Almas. Czasami potrzebują towarzystwa niewinnych kobiet, takich jak ja czy ty – zaakcentowała Samira. Bo jesteś dziewicą, prawda? Oczywiście, natychmiast zapewniła mama. Oczywiście, że Almas jest dziewicą. To porządna dziewczyna i zachowa czystość aż do nocy poślubnej, tłumaczyła z pewnością w głosie. To dobrze, właśnie takich nam trzeba, stwierdziła lekko zamyślona kuzynka, intensywnie się we mnie wpatrując. Jakby w myślach właśnie rozwiązywała zawiłe równania matematyczne. W przyszły weekend zorganizuję dla ciebie spotkanie z odpowiednią osobą, która ostatecznie potwierdzi twoje zaproszenie. Po chwili milczenia kontynuowała już zupełnie trzeźwo. Ale musimy spotkać się z samego rana, trzeba cię odpowiednio przygotować. Ubranie, makijaż, dodatki, wymieniała. To najbogatsi mężczyźni w Dubaju. Muszą czuć, że płacą za jakość, a nie robią darowiznę. Czy tylko ja miałam poczucie, że Samira wyraża się o mnie jak o produkcie na sprzedaż? Serce wręcz dudniło mi w klatce piersiowej, a strach paraliżował coraz mocniej. Jeśli moje ciało już teraz tak silnie reagowało na same słowa Samiry, to kiedy faktycznie stanę twarzą w twarz z jakimś szejkiem, zejdę przed nim na zawał. No, ale to przecież moja kuzynka. Nie mogłoby mnie z jej strony nic złego spotkać w końcu to rodzina. Nie kłamałabym mamie i ciotce prosto w oczy, a najgorsze, że nie miałam innego wyjścia, jak po prostu jej zaufać. Rozdział drugi. Nawet gwiazdy potrzebują czasu, by rozbłysnąć. Jutro miałam spotkać się z Samirą, a później z jakąś tajemniczą kobietą, która dokonuje selekcji dziewcząt na osławione, a jednocześnie owiane tajemnicą imprezy szejka Dubaju. Sama nie rozumiałam, jak te dwa sprzeczne określenia mogły tak adekwatnie odzwierciedlać temat. Niby wszyscy o tym gadają, a jednak nikt nic wiarygodnego nie miał do powiedzenia. Rozejrzałam się po klasie, po twarzach dzieciaków, z którymi wkrótce miałam całkowicie stracić kontakt. To ostatnia klasa szkoły średniej. Miałam już prawie dwadzieścia lat i wszyscy moi rówieśnicy albo studiowali, albo rozkręcali własne biznesy. Ja siedziałam w szkolnej ławie, rozmyślając o tym, że za kilkanaście godzin stanę się czymś w rodzaju damy do towarzystwa. W Jemenie zostałabym za to ukamienowana albo spalona na stosie. W Dubaju był to podobno zaszczyt. Samira obiecała nauczyć mnie ponętnego chodu i zmysłowego tańca. Ponieważ cierpiałam na nieuleczalną chorobę zwaną nieśmiałością, miałam jedynie uśmiechać się i na wszystko przytakiwać moim rozmówcom. Żadnych, nawet najmniejszych prób sprzeciwiania się. Tym akurat się nie przejmowałam, bo nie planowałam wdawać się z nikim w dyskusję. Obawiałam się raczej śmierci przez zapowietrzenie, kiedy ktoś zapyta mnie choćby o imię. Prawdę mówiąc, bardzo dziwiłam się, mamie, że zgodziła się na tak niezgodne z naszą religią rozwiązanie. Skąd mogła mieć pewność, że nikt nie dosypie mi czegoś choćby do soku i nie wykorzysta? W końcu widziałam już kilka amerykańskich filmów i wiedziałam, że takie ryzyko istnieje. Myślę również, że i mama powinna mieć tego świadomość. Może nawet jak ja, pamięta ten dzień, kiedy ponad cztery lata temu siedziałyśmy wszystkie w salonie, świadome odejścia ojca. I zastanawiałyśmy się, którą z nas sprzedać do domu któregoś z bogaczy, żeby reszta mogła ocaleć przed śmiercią głodową. Ostatecznie pozbyłyśmy się domu, ale uczucie strachu i niepewności towarzyszące mi tamtego dnia, pozostanie w moim sercu już na zawsze. Teraz czułam się bardzo podobnie. Tak więc nasza obecna sytuacja finansowa musiała być naprawdę dramatyczna skoro mama wyraziła zgodę, bym świeciła półnagim ciałem przed obcymi mężczyznami. Od kiedy osiągnęłam pełnoletność, bardzo szybko zrzuciłam nakrycie głowy. Była to moja forma przechodzenia nastoletniego buntu, który najwyraźniej do dzisiaj mi nie minął. Na szczęście zarówno moja rodzicielka, jak i siostry szybko się z tym pogodziły. Nawet mama coraz częściej zaczęła wychodzić do sklepu albo na spacer w dżinsach i prostym podkoszulku. Ewentualnie zarzucając na włosy chustę, spod której i tak większość pukli jej wystawała, zmieniałyśmy się bardzo szybko, przyjmując zachodnie standardy. Nasza ciotka, po latach mieszkania w Dubaju, nosiła się już bardziej w europejskim niż lokalnym stylu. Uważała się za podążającą z duchem czasu arabkę. Była szykowna i nowoczesna. Ale wracając do naszych problemów finansowych, to moja mama nigdy by tego wprost nie przyznała. Udawała, że wszystko jest w porządku. Po latach więzienia i ciągłego usługiwania tyranowi, zwanemu mężem, uzyskawszy wolność na wzór ciotki, chciała widzieć w sobie silną i niezależną kobietę. Choć szczerze pragnęłam przyznać jej rację, widziałam, że przecenia własne możliwości. Pierwszy poważny kryzys dostrzegłam już dwa lata temu, kiedy mama niemal zgodziła się na ślub z emiratczykiem cierpiącym na zespół Downa. Gdy miał lepszy dzień, był niezwykle miłym człowiekiem. Jednak kiedy coś wyprowadziło go z równowagi, wpadał w niekontrolowane ataki szału. Podczas jednej z wizyt spoliczkował naszą najmłodszą siostrę nur, chcąc pomóc jej w odgonieniu muchy, która nieznośnie się do niej tego dnia uczepiła. Wszyscy za to niefortunne zdarzenie obwiniali obrzydliwego owada. Ja jednak upatrywałam w tym boskiej pomocy. Możliwe nawet, że to któryś z aniołów zmienił postać, żeby uchronić mamę przed błędną decyzją. Na szczęście, po tamtym incydencie odwołała zaręczyny. Tyle, że później zaczęła znikać na całe noce, rekompensując nam swoją nieobecność zwiększeniem kieszonkowego. Co robiła? Skąd brała dodatkowe pieniądze? Tego nigdy nam nie zdradziła, a i my nie miałyśmy śmiałości zapytać. Tak to już było w tych naszych arabskich rodzinach. Nikt nie mógł poszczycić się uczciwością. Na zewnątrz prezentowaliśmy czystość, a brudy zamiataliśmy pod dywany. Tego dnia Samira niemal przestawiła mi kość biodrową, od rana ucząc mnie zmysłowego chodu i kokieteryjnego tańca. Kiedy w końcu uznała to za stratę czasu, nazywając mnie niereformowanym przypadkiem chłopczycy, zabrała się do robienia mi makijażu. Miała nadzieję, że może chociaż urodą na drobie ciamajdowate ruchy. No, i teraz to wszystko ma sens. Samira przyglądała mi się z nieskrywanym zachwytem. Za to ja, widząc siebie w lustrze, miałam ogromne wątpliwości. Makijaż, który zrobiła mi kuzynka, nawet mi się podobał ale krwisto-czerwone usta sprawiały, że wyglądałam jak dzika uwodzicielka. Zresztą nie tylko usta krzyczały grzechem. Krótka, przylegająca do ciała sukienka w kolorze złota w żaden sposób nie potwierdzała mojego pochodzenia. Wyglądałam jak celebrytka na wybiegu, a nie dzieciak ze szkolnej ławki. I wcale nie uspokajały mnie zapewnienia Samiry, że na wejście będę mogła nałożyć na siebie ozdobną abaję – bo myślisz, później będę musiała ją zdjąć, już teraz przyprawiała mnie o zawroty głowy. Wyglądasz pięknie, seksownie, a jednocześnie niewinnie, zachwycała się kuzynka, widząc efekty swojej pracy. Byłam ciekawa, co niby niewinnego w tej obcej mnie widziała. Gdyby mama dowiedziała się, w jakim stroju przyjdzie mi paradować przed obcymi mężczyznami, chyba dostałaby zawału. Całe szczęście, że na ten tajemniczy casting jechałyśmy prosto z domu Samiry. Nikt z mojej rodziny nie będzie mnie oglądał. Im mniej wiedzieli, tym dla nich lepiej. No już, Almas, rozchmurz się. Jak z taką ponurą miną zamierzasz dostać się do pałacu Szejka Dubaju? Musisz wyglądać na szczęśliwą, przecież to zaszczyt, tłumaczyła. Tak, oczywiście, będę się uśmiechać tak jak obiecałam, zapewniłam. Samira prosiła o to już podczas naszej pierwszej rozmowy. Za wszystko mam okazywać wdzięczność, nawet jeśli tylko udawaną. Ci mężczyźni płacą nam za miło spędzony czas, a nie za wysłuchiwanie naszych problemów. Możliwe, że będę musiała zaserwować komuś drinka, innemu podpalić cygaro albo podać ustnik do sziszy. Choć miała być tam obsługa. Moja kuzynka uważała, iż nawet nowocześni mężczyźni mają w sobie pierwiastek jaskiniowców i lubią uległe kobiety. Dla takich chętniej otwierają portfele. Nie tylko masz się sztucznie uśmiechać, chcę, żebyś dobrze się tam bawiła. My, jemeńskie kobiety, nie mamy ku temu wielu okazji w naszym kraju. Tutaj zrozumiesz, czym jest prawdziwe życie, czym jest szczęście, luksus, pieniądze, piękni i zadbani mężczyźni. Zasługujesz na to wszystko, droga Almas. Nie pozwól, by cokolwiek stanęło ci na drodze do wymarzonego życia. Masz je tylko jedno i nie guć się, by kierowały tobą zasady ustalone ponad tysiąc lat temu. Nie byłam do końca pewna, co Samira ma na myśli. Islam, tradycje? A może tylko powtarzała słowa z jakiejś książki motywacyjnej? Rozumiem, zapewniłam mimo to. Ale na pewno nie muszę tam z nikim sypiać? Dopytałam chyba po raz setny. Kuzynka zaśmiała się szczerze, jakbym opowiedziała jej świetny dowcip. Ależ ty się niepotrzebnie zamartwiasz, stwierdziła z rozbawieniem. Nawet jeszcze nie dostałaś zaproszenia, a już szukasz wymówek. Podeszła do mnie bliżej i położyła ręce na moich ramionach. Cały czas będę przy tobie. Nic złego ci się nie stanie, zapewniła poważniejąc. Tylko pamiętaj, żeby później podzielić się ze mną połową swojej zapłaty, w końcu moja, w tym zasługa, że w ogóle ją dostaniesz. Dodała niby dla żartu, ale wiedziałam, że tak właśnie ustaliły z moją mamą i ciotką. Samira miała otrzymać połowę zarobionych przeze mnie pieniędzy. Do ogromnej posiadłości otoczonej wysokim murem podjechałyśmy samochodem mojej kuzynki. Ogromna willa w piaskowym kolorze znajdowała się gdzieś na środku pustyni. Samira wielokrotnie powtarzała, że nikomu nie mogę zdradzić lokalizacji tego tajemniczego miejsca. Zupełnie nie rozumiałam jej obaw. Gdyby teraz wyrzuciła mnie z samochodu, prawdopodobnie po kilku dniach pustynnej tułaczki zjadłyby mnie dzikie sokoły. Zarówno goście, jak i dziewczyny do towarzystwa przywożeni byli do tego miejsca prywatnymi samochodami lub autobusami. Tylko nieliczni wiedzieli, jak się tutaj dostać. I tak się złożyło, iż jedną z tych osób była moja kuzynka. Zanim brama się otworzyła, zostałyśmy przeszukane przez ochronę, pomimo że Samira wydawała się być blisko z tymi osobami. Mną zajęła się kobieta, która pobieżnie oklepała mnie pod pachami i na biodrach. Nic dziwnego. Sukienka, którą na sobie miałam, była niczym druga skóra. Moją towarzyszką zajął się mężczyzna, który poprowadził ją w drugi kąt, całkiem luksusowej jak na stróżówkę kanciapy. Zdziwiło mnie jej przyzwolenie. Z niemałym zainteresowaniem przyglądałam się, jak przystojny, acz lekko podstarzały Arab, zdecydowanie na zbyt wiele sobie pozwala. Niemal romantycznie dotykał ciała Samiry, a na zakończenie dał jej klapsa w tyłek, szepcząc na tyle głośno, żebym mogła usłyszeć. — Jesteś czysta, dziecinko. Ku mojemu zdumieniu ona, zamiast przyłożyć mu w twarz, tylko zaświergotała radośnie i dała mu całusa w policzek. Po chwili mężczyzna i kobieta poszli sprawdzić nasz samochód. Zrobili to raczej niechętnie, choć upalne lato mieliśmy już za sobą, temperatury na zewnątrz w ciągu dnia nadal nie zachęcały do spacerów. — Dlaczego pozwoliłaś mu się tak dotykać? Przecież to zakazane! Wyszeptałam piskliwie do kuzynki. Znudzona Samira posłała mi tak protekcjonalne spojrzenie, że pod jego ciężarem omal nie ugięły mi się kolana. Jakbym była nieznośnym dzieckiem po raz setny zadającym to samo pytanie. Szybko jednak zebrała się w sobie, i już po chwili jej twarz na nowo przybrała radosny wyraz. No już nie bądź taka pruderyjna, przecież to tylko zabawa. O sama jest moim przyjacielem, wytłumaczyła. Chciałam zapytać o tego klapsa, bo uważałam, że tak nie zachowują się przyjaciele, jednak nie miałam już odwagi. Możecie jechać, zapewniła szorstko puszysta kobieta, ta sama, która chwilę wcześniej mnie sprawdzała. Niemal biegiem wsiadłyśmy do samochodu, jakby istniało ryzyko, że ochrona zmieni nagle zdanie. Gdy przejechałyśmy przez bramę, ogromna posiadłość wydała mi się jeszcze potężniejsza. Przez ogrody wielkości tych przed pałacem Buckingham podjechałyśmy pod budynek do złudzenia przypominający Taj Mahal. Zanim weszłyśmy do środka, miałam okazję przyjrzeć się pracy ogrodników i choć wykonywali oni proste zadania, takie jak przycinanie drzewek lub sadzenie nowych roślinek, było w tym coś magicznego. Ogród tętnił życiem, w przeciwieństwie do wnętrza ogromnego grobowca, które wiało pustką i chłodem. Już po przekroczeniu progu miałam ochotę zawrócić i stamtąd wybiec. Samira od razu dostrzegła moje wahanie, więc sztywno chwyciła mnie za rękę i poprowadziła w głąb długiego korytarza. Doskonale wiedziała, dokąd idziemy, bo, pomimo że minęłyśmy po drodze chyba z dwadzieścia identycznie wyglądających drzwi, kuzynka bez problemu trafiła pod właściwe. Wejść! odezwał się lekko zachrypnięty głos. Jego właścicielka bez wątpienia paliła nałogowo papierosy. W sumie wcale bym się nie zdziwiła, gdyby ten głos należał do mężczyzny, a jednak była to kobieta. Starsza, sporo po pięćdziesiątce, z lekką nadwagą, która tylko dodawała jej uroku. W szczuplejszej wersji zapewne wyglądałaby jeszcze starzej. Miała na sobie prostą dżinsową spódnicę sięgającą jej do połowy łydki i zwykłą czarną koszulkę włosy sięgały jej do ramion, ścięte na boba z grzywką. Taka grubsza i mniej stylowa wersja sławnej Anny Wintur, głównej naczelnej amerykańskiego woga. Lubno, jak miło cię znowu widzieć. Samira próbowała zachowywać się na luzie, ale w jej głosie wyczułam nutę zdenerwowania. Ciekawe, co było tego przyczyną. Szkoda, że nie mogę powiedzieć tego samego o tobie. Ostatnio sprowadziłaś mi na głowę sporo kłopotów, rzuciła oskarżycielsko kobieta. No już, cioteczko, nie złość się na mnie. Wiesz, że nie miałam złych intencji. Samira tłumaczyła się jak małe dziecko. Gdybym myślała inaczej, dziś nawet nie przekroczyłabyś bramy. Mów po coś przyszła. Przyprowadziłam ci prezent. Samira chwyciła mnie za biodra i wysunęła przed siebie. To moja kuzynka. Przyleciała prosto z Jemenu. Kobieta dopiero teraz zainteresowała się moją osobą. Zmierzyła mnie, oceniającym wzrokiem z góry na dół, przez co nagle poczułam się jak tani mebel ze sklejki. Co gorsza, od kiedy tylko weszłyśmy do pomieszczenia, czułam, że ktoś jeszcze niebezpiecznie mi się przygląda, ale nie miałam odwagi rozejrzeć się i sprawdzić kto. Nie, stwierdziła stanowczym głosem lubna. Jak to nie? Almas jest piękniejsza niż połowa dziewczyn, które zwykle wpuszczasz, oskarżyła Samira. Nie, bo znów węsze kłopoty. Przecież to jeszcze dziecko. Kobieta posłała mi pogardliwe spojrzenie, a mnie zamiast zatkać zebrało się na odwagę. Nie jestem dzieckiem. W grudniu skończę dwadzieścia lat, wyznałam pewnym głosem. To przez te abaje. Mówiłam ci, żebyś ściągnęła. Moja kuzynka jednym ruchem zerwała ze mnie czarną suknię, odkrywając półnagie ciało. Wtedy kobieta znów mnie zlustrowała, tym razem z większym zainteresowaniem, jakbym była ciekawie ubranym manekinem na wystawie sklepowej. Ktoś musiałby ją najpierw sprawdzić, a jest tylko nasir. Masz ochotę? To pytanie zadała podniesionym głosem. I choć cały czas wpatrywała się we mnie, wiedziałam, że nie ja jestem adresatem jej słów. Spasuje, odpowiedział jej gruby męski głos. Nadal nie miałam odwagi się rozejrzeć. Nie ma mowy, ona jest dla Ahmeda, wtrąciła się Samira. Dla Ahmeda powiadasz? Tym razem w głosie kobiety nie usłyszałam pogardy, raczej zainteresowanie. Tak. Właśnie dlatego bardzo zależało mi na dzisiejszym spotkaniu z tobą. Chciałam wynagrodzić ci swoje, Samira jakby się zająknęła, drobne pomyłki. Kobieta prychnęła, ale to najwyraźniej nie zraziło mojej kuzynki. No już, cioteczko, zgódź się, błagała. Lubna, nie spuszczając ze mnie wzroku, przywołała do siebie właściciela ciężkiego barytonu. Był nim nieziemsko przystojny mężczyzna, umieśniony niczym kulturysta. Nagle zrobiło mi się gorąco, i gdyby nie jego obojętne spojrzenie, pewnie rozpłynęłabym się jak lody na słońcu. W ciemno mogłam stwierdzić, że ten człowiek z wyraźnym zarostem i czarną oprawą oczu był najprzystojniejszym mężczyzną, jakiego do tej pory widziałam. A mieszkając od ponad czterech lat w Dubaju, widziałam już wiele wspaniałości. Jak myślisz. Nada się? Zapytała. Jego interesuje tylko jedno, przyznał. Nada się każda, która to ma. A właśnie. Zapatrzona w tego arabskiego boga zupełnie straciłam wątek. O co tutaj chodziło? Co za różnica, czy nadawałam się dla jakiegoś Ahmeda? Nie było przecież mowy o zabawianiu konkretnego faceta. Miałam tylko być miła dla oka wielu. Powinieneś się sprawdzić. Może Samira kłamie? Nie kłamie, przysięgam. Znów wtrąciła się moja kuzynka. Nie, to nie, dodała żałośnie. Jeśli po tylu latach przyjaźni oskarżasz mnie o najgorsze, to ja już nikogo tutaj nie przyprowadzę. Po tych słowach chwyciła mnie za rękę i siłą pociągnęła w stronę drzwi. Gdyby nie mój opór, pewnie wyjeżdżałybyśmy już na główną drogę, tak bardzo jej się spieszyło. Moja abaja! zawołałam z przerażeniem w głosie. Niby byłam tutaj w celu zabawiania obcych mężczyzn, ale jednak świadomość, że miałabym wyjść na zewnątrz w samej minówce, przerażała mnie bardziej niż paradowanie nago po sali przed tysiącem osób. I nie warto doszukiwać się w tym logiki. No już, dziecinko, przestań się dąsać! odezwał się arabski Bóg, na co samira natychmiast się zatrzymała. Młoda dostanie wipowskie zaproszenie, stwierdziła lubna. Nawet nie zauważyłam, kiedy moja kuzynka zdążyła mnie wyminąć, ale odwróciwszy się w ich stronę, dostrzegłam tylko, że wisi starszej kobiecie na szyi. Podskakiwała radośnie, niczym młode źrebie. Natomiast kiedy próbowała dać całusa przystojniakowi, ten zrobił niechętną minę i nawet nie pochylił się w jej stronę. Wystarczy, Samiro, bo mi skręcisz kark! Poskarżyła się lubna. Kiedy one się przekomarzały, ja stałam pod drzwiami, tam, gdzie wcześniej udało się dociągnąć mnie kuzynce. Wpatrywałam się w nasira, a on wpatrywał się we mnie. Jakby świat się zatrzymał, jakby nic prócz nas nie istniało. To było jak w bajce. A może tylko tak mi się wydawało? Byłam do tego stopnia zdezorientowana i przytłoczona sytuacją, że niczego już nie mogłam być pewna.